Dopiero co usłyszeliśmy o otwarciu nowej trasy szybkiego ruchu do Krzeszowa. I emocjonujemy się, czy w Krzeszowie można być już 50 minut, czy może jednak 57 albo 8 potrzeba, żeby tam pod Bazylikę zajechać. To jakiś jeden sposób patrzenia na przestrzeń, taki sposób bardzo nowoczesny, że przestrzeń jest tylko przeszkodą, żeby ją pokonać, żeby trasa szybkiego ruchu była jeszcze szybsza i żeby tych minut jeszcze ubyło. Kto wie, może uda się tam jeszcze coś wyprostować albo jakiś jeden wiadukt dodać i spadnie nam jeszcze o 5 minut czas potrzebny, aby przemieścić się spod Katedry Legnickiej do Krzeszowskiej Bazyliki. Ale oprócz takiego sposobu bardzo nowoczesnego, gdzie przestrzeń jest tylko przeszkodą, jest jeszcze sposób inny, duchowy. Sposób, który wynika gdzieś z samego serca, Słowa Bożego, z samego serca Ewangelii, gdzie Pan Jezus się nie przemieszczał, tylko wędrował od miasta do miasta, wędrował przez galilejskie wioski, wędrował z Galilei na święta do Jerozolimy, wędrówka. A kiedy wędrówka napełnia się myślą skierowaną do Boga, kiedy wędrówka napełnia się słuchaniem Bożego Słowa, kiedy wędrówka napełnia się pieśnią, wtedy zaczynamy nazywać ją pielgrzymowaniem. I wtedy nie myślimy o tym, czy to w 45 minut, czy może już 42. Uda nam się przemieścić spod katedry do Krzeszowa. Wtedy myślimy raczej o rozkoszowaniu się modlitewnym czasem. Która jest pielgrzymka? O, 5 razy szłam do Częstochowy, a 3., 4. do Krzeszowa. Wiara, moc Ducha Świętego, no i to uskrzydla do dalszego życia, do znoszenia problemów, cierpień, które są na naszej drodze często gęsto. W 3 dni idzie się pomodlić? Tak, tak. Dużo śpiewu, lubię śpiewać, także dla mnie to jest też modlitwą. Ja pamiętam, po moje pierwsze wejście w pielgrzymce krzyszowskiej do Bazyliki Krzyszowskiej, to normalnie by się raj otworzył. Tak. Z takiego bardzo. Jak, jakie były Pani wrażenie? Czy Pani to pamięta? Pamiętam, mam takie zdjęcie, które mi to przypomina, a duchowo pamiętam, no przeżycia nie da się opisać. Polecam Pani. To trzeba przeżyć, nigdy nie opowiemy tego, co przeżywamy i polecam wszystkim chociaż raz w życiu. To albo będą dalej iść, albo dadzą sobie spokój, będą siedzieć w domu w kąciku. Zaczynamy drogę pielgrzymową. Ksiądz biskup, idziemy w stronę Legnickiej Kurii Biskupiej, więc można się przejść z nami. To będzie takie dobre odprowadzenie. W takim razie w imię Boże rozpoczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W drogę. I rozpoczynając ten dzień, jako chrześcijanie, możemy chwalać Boga za Jego dom, za Jego łaskę. Bądź
pochwalony Boże wielki, a człowiek, który bez miary